Dzień dobry, witam Państwa z Gdyni, z Biura Redakcji Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Ja nazywam się Katarzyna Sirak, jestem pedagogiem specjalnym i terapeutą. W wydawnictwie odpowiadam za warstwę merytoryczną programów multimedialnych, materiałów dedykowanych dla nauczycieli, ale też do naszych głównych odbiorców, czyli uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zastanawiałam się nad tytułem dzisiejszego wystąpienia, ponieważ chciałabym się podzielić naszym pomysłem na program multimedialny kierowany do uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi. Główną treścią tego programu to są gry edukacyjne, multimedialne, za pomocą których chcemy wspierać terapię zaburzeń. Moje ponad 20-letnie doświadczenie w pracy w szkole z klasami integracyjnymi pokazuje mi wymiar terapeutyczny tego zagadnienia, czyli zaburzeń koncentracji uwagi. Natomiast blisko 5-letnie doświadczenie w pracy redakcyjnej pokazuje mi zgoła inny wymiar, wymiar marketingowy, sprzedażowy, wymiar skuteczności, efektywności działań. Bo jeśli się ktoś dobrze koncentruje, potrafi utrzymać uwagę, ma dobrą pamięć roboczą, rozumie polecenia, potrafi selekcjonować informacje, umie pracować pod wpływem dystraktorów, ma szansę, by w swojej pracy stać się skutecznym i profesjonalnym. Zatem można postawić tezę, że wysokie kompetencje w zakresie koncentracji uwagi gwarantują sukces. Zarówno w okresie intensywnej nauki szkolnej, jak i w okresie pracy zawodowej. Jak to przełożyć na praktyczne działanie? Jak spowodować, żeby nasi uczniowie dobrze sobie z tym radzili, umieli się koncentrować? A więc szansa czy pułapka? Dlaczego gry multimedialne są ważne w terapii zaburzeń koncentracji uwagi? Opowiem o tym na przykładzie programu multimedialnego Koncentracja Uwagi Pro, który miał premierę w tym roku. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć edukację z zabawą i zabawę z edukacją. W przewodniku metodycznym autorki programu pani Marta Badowska i pani Izabela Pietrowska napisały: koncentracja uwagi rozumiana jako celowe, podlegające woli skupienie myśli i wysiłków na realizacji wyznaczonych zadań to warunek przyszłych sukcesów. Mówi się nawet, że koncentracja uwagi bywa nazywana superumiejętnością XXI wieku. Czy tak jest? Nie wiemy. Wiemy jedno, że cechuje ją kilka łatwych do wyodrębnienia aspektów. Selektywność, czujność, podzielność i przerzutność. Przy odpowiednim poziomie wytrenowania umiejętności kontroli wszystkich składowych koncentracji uwagi, tak jak wspomniałam, będzie stanowiła ona o sukcesie w różnych sferach życia. Efektywność działań, funkcje pamięci, kreatywność, produktywność to ważne składowe dla dobrych rezultatów w nauce i życiu zawodowym. Obecny model edukacji wymaga rozwinięcia koncentracji tak, aby realizować wiele zadań równocześnie. Być może dlatego tak wielu uczniów ma problemy z uważnością lub z koncentracją uwagi. Niektórzy, bo aż od 3 do 10% każdej grupy klasowej, mają stwierdzone zaburzenia koncentracji uwagi w postaci ADD i ADHD. Państwo doskonale wiedzą, rozumieją i obserwują sytuację w klasie, kiedy to zaczynamy edukację w klasie pierwszej i już doświadczony terapeuta czy pedagog dostrzega, które dziecko będzie miało sukces szkolny, a które będzie miało problemy z osiągnięciem sukcesu. Analizując powody tego stanu, można wyodrębnić podstawowe przyczyny. Po pierwsze, niska motywacja do podejmowania wysiłku intelektualnego, często niska dojrzałość emocjonalna. Po drugie, obniżona odporność na dystraktory. Po trzecie, parcjalne zaburzenia w zakresie funkcji poznawczych lub motorycznych. Zespoły nadpobudliwości, deficyty potencjału intelektualnego. Są to czynniki wewnętrzne, na które uczeń nie ma wpływu. A także napięcia związane z odczuwanym trwale poziomem stresu opartego na niekorzystnej atmosferze środowiska domowego lub szkolnego. Trwałe napięcia emocjonalne. Wyniki badań naukowych prowadzonych z dużym zróżnicowaniem w zakresie różnych grup wiekowych i z wykorzystaniem różnych narzędzi wskazują, że systematyczny, stosunkowo krótki trening koncentracji uwagi może korzystnie wpływać na funkcjonowanie dzieci, młodzieży, zarówno z trudnościami w uczeniu się, ale także tych, które nie mają żadnych trudności w uczeniu się, a czasami stanowi też o progresie dla całościowo ujmowanego potencjału.
Posiłkując się wynikami badań oraz walidacji, którą przeprowadziliśmy w szkołach, można śmiało stwierdzić, że program Koncentracja Uwagi Pro jest przygotowany do wspierania wszystkich uczniów szkół podstawowych. Szczególną korzyść mogą odnosić uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, ale nie tylko. Pozytywne efekty pracy łatwo jest dostrzec również u osób bez stwierdzonych kłopotów w nauce szkolnej. Proszę Państwa, dlatego taki pomysł i taki program, który pozwoli terapeutom urozmaicić zajęcia, pozwoli zaangażować uczniów tak, jak lubią, czyli dotrzemy do nich językiem komunikacji współczesnej, czyli technologią. Mam nadzieję, że to wszystko dostrzeżecie Państwo w dalszej części mojej prezentacji. Nasuwa się pytanie, dlaczego skorzystaliśmy z takiego narzędzia, jakim są gry? Można śmiało stwierdzić, że wszyscy uczniowie grali lub zagrają w gry multimedialne, czyli znają zasady, rozumieją grywalizację, motywy, etapy, to jest im wszystko bliskie. Chętnie sięgają po narzędzie, które jest im znane. Postanowiliśmy wykorzystać ten fakt i zaprosić do współpracy praktyków, terapeutów, ale też specjalistów od tworzenia gier. Czy gry multimedialne posiadają wartości edukacyjne? Myślę, że to pytanie zadaje sobie wielu rodziców i wielu uczniów. Kiedy spojrzymy na to powierzchownie, może nam się wydawać, że to są tylko urządzenia elektroniczne, które zabierają czas. Taki pogląd, jak wspomniałam, często powielają rodzice, ale czy nauczyciele? Bo mam wrażenie, że nauczyciele sięgają troszkę dalej i potrafią wybrać na rynku takie gry, które rzeczywiście mają wartości edukacyjne. Proszę Państwa, dobrze zaprojektowane gry edukacyjne nie mogą być jedynie dobrze zaprojektowanymi grami. Powinny też spełniać wymogi poprawnie skonstruowanego narzędzia edukacyjnego realizującego cele kształcenia wyższego rzędu. W tym przypadku zakres merytoryczny, metody pracy zostały zaplanowane przez praktyków i specjalistów od tworzenia gier, zgodnie z logiką wszystkich sfer efektów kształcenia znanych jako taksonomia Bluma, czyli sfery afektywnej, psychomotorycznej i kognitywnej. Co proponuje program? Składa się z 54 gier. Każda posiada 9 poziomów. Gry można filtrować według klucza. Funkcje słuchowe, wzrokowe, spostrzeganie i rozwiązywanie problemów. Jest to bardzo przydatna funkcjonalność nie tylko dla nauczyciela, ale także dla dziecka. Dzieci bardzo szybko się orientują. Jak powiedziałam, jesteśmy po walidacjach w szkołach. Przebadaliśmy ponad 100 uczniów w dosyć krótkim czasie i kilkanaścioro terapeutów. Podzielę się z Państwem opiniami. Uczniowie twierdzili, że program podoba im się dlatego, że mogą pracować właśnie na różnych poziomach, że poziomy nie są dostosowane do wieku ucznia, a do jego indywidualnych umiejętności, że mogą korzystać z gry na start. To jest taka opcja, kiedy wynik nie jest zapisywany i dziecko może bez konsekwencji spróbować, jakie ma możliwości. Ale też uczniom podobał się fakt, że wyniki są zapisywane, że każdy indywidualnie może poprawić swój wynik. Gra się nie nudzi, ciekawa grafika i super udźwiękowienie. Co się podobało nauczycielom? Gra jest dobrą motywacją, jest narzędziem, które można zastosować na początku zajęć, jako zachętę albo na koniec zajęć, jako nagrodę. Etapy gry są stosunkowo krótkie, można z nich korzystać kilka razy w czasie zajęć. Praca z dystraktorami to podkreślali terapeuci, ponieważ to przygotowuje dziecko do pracy w trudnych warunkach. Zaprezentuję Państwu teraz kilka ekranów z programu Koncentracja Uwagi Pro. Z doświadczenia wiem, że trudno jest trenować to, z czym ma się problem, czyli z koncentracją uwagi. A z praktyki wiem, że warto proponować uczniom takie narzędzia do treningu, które dają im satysfakcję, są atrakcyjne i dziecko ma poczucie sprawstwa. Zapraszam Państwa do prezentacji naszego programu Koncentracja Uwagi Pro. Program multimedialny Koncentracja Uwagi Pro jest wyrobem, który ma status wyrobu medycznego. To oznacza, że jest aplikacja nauczycielska, z której może korzystać nauczyciel bądź terapeuta. Korzystać to znaczy może zapisywać wyniki, może je monitorować, może je ewaluować, może je omawiać z dzieckiem, może śledzić postępy, co jest bardzo ważne i dla dziecka, i dla terapeuty. Może też drukować raport potrzebny potem, żeby podsumować na przykład jakiś okres pracy z programem. Co tutaj mamy? Proszę Państwa, na monitorze widzą Państwo różne kolorowe grafiki. Te grafiki to zapowiedź 54 programów multimedialnych. Co jest ważne i co nam właśnie wskazali uczniowie i
i nauczyciele w walidacji to fakt, że każda gra, pewien typ gry, ma trzy różne możliwości graficzne. I to Państwo mogą zaobserwować. Dziecko lub uczniowie, którzy pracują w grupie, mogą wykonywać to samo zadanie, ale korzystają z różnych grafik. Dziecko samo może zadecydować, co mu się podoba i na co dzisiaj właśnie ma ochotę. Jeśli chodzi o terapeutę, bardzo przydatny jest filtr tutaj u góry, który na przykład filtruje mi gry w taki sposób, że dobiera mi gry, które mają przeważającą część, na przykład dotyczącą spostrzegawczości. Trudno jest powiedzieć, że są gry tylko na spostrzegawczość. One łączą przeróżne funkcje. A ja bym dzisiaj chciała pokazać taką grę. Tajemnicza dżungla. Celem gry jest poprowadzenie mostu od startu do mety w taki sposób, żeby ominąć wszystkie ukryte ładunki wybuchowe. Gra rozwija percepcję wzrokową, logiczne myślenie i pamięć, czyli jest coś dla dziecka i coś dla terapeuty. Dziecko zorientuje się, jakie jest jego zadanie, a terapeuta będzie wiedział, jakie funkcje doskonali w pracy terapeutycznej. Jak widać na ekranie jest taka symbolika, on jest bardzo intuicyjny i dziecko szybko się zorientuje, że jest 9 etapów gier. Dziecko może też wykonać grę na start, która nie zapisuje wyników. Ona tylko pokazuje, jak poruszać się po tej grze i czy dziecko motorycznie, percepcyjnie poradzi sobie z tą grą. Ale ja wybrałam etap pierwszy z uwagi na to, że dzisiaj się dużo muszę skoncentrować, więc nie wiem, czy sobie poradzę. No to zaczynamy. Rozpoczynam. Mam 3 ładunki wybuchowe. Muszę znaleźć drogę od startu do mety. Zaraz zobaczymy. O, start jest tutaj. Następna. O, niestety, tu się nie udało. To jest etap podstawowy, pierwszy. Mogę zagrać jeszcze raz, mogę wrócić do wyboru gier. Mogę zdecydować, że chcę zmienić postać przewodnią, bo nie powiedziałam o tym, ale tutaj mogę wybrać sobie postaci przewodnie, które towarzyszą. I wybieram sobie robocika. Pokażę różnicę w poziomie. I wybiorę poziom 5. Siatka dużo bardziej gęsta. Zagęszczenie ładunków również. I zobaczymy, czy sobie poradzę z tym etapem. No niestety, aż 3 bomby. Nie udało mi się. Proszę Państwa, zróżnicowanie polegające na tym, że mamy aż 9 etapów, daje szansę każdemu dziecku na odniesienie sukcesu. Jest losowalność elementów. Za każdym razem, kiedy wchodzę do tego etapu, te bomby są ułożone w różny sposób, więc dziecko na danym etapie, z danym poziomem trudności, ma różne obiekty, w różny sposób rozstawione obiekty, więc nie możemy założyć, że ktoś z pamięcią fotograficzną powtórzy zadanie, dlatego że zapamiętał. Ono musi się skupić, musi być odporne na dystraktory, w tle zawsze jest udźwiękowienie, które jest też obciążające. Zobaczą to Państwo w kolejnych etapach. Co jest ważne dla nauczyciela i dla terapeuty, to możemy ustawić preferencje, możemy wybrać dźwięki polecenia lub je wyciszyć. Możemy tekst polecenia pokazać lub wyciszyć. Możemy odliczanie czasu wyciszyć. Wiele gier związanych jest z odliczaniem czasu, ale to jest dystraktor. To jest bardzo istotny dystraktor. Możemy listę poziomów usunąć, żeby dziecko nie miało dystraktora w postaci, na którym jestem poziomie, a ja jako terapeuta realizuję swój cel w inny sposób. Możemy efekty dźwiękowe wyłączyć i efekty feedbacków również możemy wyłączyć. Kolejną grą edukacyjną, z którą chciałabym podzielić, to jest Krecia Robota. 3 różne grafiki, ja wybrałam tę ostatnią. Celem gry jest wskazywanie kretów trzymających tabliczki zgodnie z poszukiwanym na danym etapie obiektem. Gra rozwija percepcję wzrokową, podzielność uwagi i refleks. Dzwonek, zaczynam grę. Tu mam obiekt, którego będę szukała. O, jest gotowy. Obiekt się zmienia. Teraz szukam pieska. Czekam aż. Bardzo wolne tempo. Myślę, że pierwszak poradzi sobie z tym zadaniem. Musi być czujny, skupiony. Jeszcze nie teraz. No, dobrze, tak zakładałam. Oczywiście jest, już skończył się czas, tutaj na dole. Wynik nie z tej planety.
Tutaj na dole jest licznik czasu, można obserwować, ale ja chciałabym pokazać poziom wyżej, poziom piąty. Proszę zobaczyć, są już dwa obiekty i będę jednocześnie szukała dwóch obiektów. Jest 9 kretów. Kiedy zakliknę pasek, zmienia mi się obiekt do szukania. Dobra. I zmienił mi się na pieska. Dobra, jest. Tak cały czas czekam. Jest. Bardzo muszę być skupiona. Chcę tylko... Skończył się czas, oczywiście są naliczone punkty. Brawo, brawo. Wynik kosmiczny. Sukces błyskawiczny. Tak, jest postać przewodnia, która jest motywatorem. I chciałam pokazać troszeczkę wyższy etap. Proszę zobaczyć. Zapisane słowo, dwa obiekty narysowane, z tym, że jeden jest tylko w szarości. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że z tego programu możecie Państwo korzystać w czasie zajęć terapeutycznych na każdym poziomie. Siódmo-ósmoklasista też będzie miał zabawę. Przechodzimy do kolejnej gry. Główki w dżungli. Troszeczkę inna gra. Celem gry jest ustalenie. Czy wyświetlane na ekranie obiekty są takie same jak poprzednie? Czy nie? Gra rozwija percepcję wzrokową, precyzję i refleks. Zaczynam od pierwszego etapu. Też chcę Państwu pokazać tę różnorodność, na czym polega różnicowanie etapów. Start. Przyjrzyj się symbolowi, który widzisz na ekranie, kliknij start i odpowiedz na pytania. Czy ten symbol jest taki sam jak poprzedni? Tak, tak, tak. U góry zyskuje bonusy, tak, nie, tak, tak. Czy Państwo grają razem ze mną? Mam nadzieję. Cały czas jest dobrze. Za chwilkę skończy się czas. Nie. Dobrze. A teraz dla porównania pokażę poziom siódmy, bo od siódmego poziomu wchodzi jeszcze taka jedna trudność, że częściowo, że coś jest podobne jak poprzednio, tak lub nie, lub częściowo. Zaczynamy. Częściowo, bo jest okrągłe. Nie, to nie jest podobne. To jest częściowo podobne. To nie jest podobne. Było częściowo, to jest podobne. Ten jest biały, czyli częściowo, ten jest taki sam, ten jest częściowo. Widzą Państwo, że sobie dopowiadam i pomagam. Myślę, że każde dziecko ma swoją strategię na taką grę, ale chciałabym pokazać jeszcze jedną. Kojarzenie w lesie. Celem gry jest zapamiętanie, a następnie przyporządkowanie symboli, do których zostały przypisane określone dźwięki. Gra rozwija percepcję wzrokowo-słuchową, uważność i pamięć. Pierwszy poziom, mamy trzy dźwięki, w tle jest dźwięk lasu, który jest bardzo przyjemny, wydawałoby się na początek, ale niekoniecznie, jeżeli się gra dłużej, ponieważ jest to dystraktor, który można wyłączyć. Jeżeli nasze dziecko nie jest w stanie tak pracować, można go wyłączyć, to daje, takie możliwości daje ten program. I mamy zapamiętać obrazek i przypisany do niego dźwięk. I zaczynamy grę. Prawidłowo. To był ten.
i ten bardzo głośny. Świetna robota. Odlotowy wynik. Dobrze, zmienię sobie postać. Wezmę sobie lamę. Przechodzę do poziomu szóstego. Jest troszeczkę trudniej. Powiem dlaczego. Przynajmniej z dwóch powodów. Cały czas jest piękne odgłosy lasu, które są dystraktorem, bo tak jest. I muszę zapamiętać dźwięk i przypisany do tego symbol. Zapamiętałam. Nie powiodło się. O, teraz jest prawidłowo. Proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Symbole zmieniły układ. Ja osobiście uważam, jest to bardzo trudne ćwiczenie. Nie proponuję takiego przechodzenia od pierwszego etapu do siódmego. Trzeba to robić po kolei. Tu jest duża losowalność w tym programie. Czyli do jednego symbolu w kolejnym wejściu możemy dobierać możemy różne dźwięki, więc gra jest niepowtarzalna. I przez to mogą Państwo wielokrotnie z niej korzystać. To jest oczywiście tylko kilka przykładów i możliwości. Bardzo bogaty materiał dźwiękowy, wzrokowy, słuchowy. Można integrować te funkcje między sobą, ale przede wszystkim można właśnie za pomocą tego programu trenować umiejętność koncentracji uwagi. Jestem teraz na ekranie z wynikami, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby dziecko, które tyle się napracowało, tyle uwagi włożyło w zakończenie tego zadania, mogło podejrzeć swoje wyniki. Proszę bardzo, tak wygląda tablica z wynikami. Jestem przy grze z bombami, widzę tu swoje poziomy, widzę ile razy grałam w tę grę, bo to jest informacja ważna dla terapeuty. Czy dziecko lubi tę grę, a czy może dla niego jest trudna, dlatego tyle razy podejmuje to wyzwanie. Ale też jest pokazany czas i są zapisane wyniki. Mogę zapisać te wyniki, mogę je monitorować. Oczywiście w programie są też zawarte informacje o uczniu, te specyficzne, te istotne w pracy terapeutycznej. To tyle. Myślę, że mogłabym długo o tym programie opowiadać, bo jakby z poziomu mojej redakcji brałam udział w tworzeniu tego programu, ale mam nadzieję, że okazja do spotkania z Państwem i zaprezentowania to będzie takie zasiane ziarenko, że Państwo zainteresują się tym i Państwo też zrozumiecie, tak jak ja, że technologia to nie jest pułapka, że to jest szansa, że jest to język, którym komunikują się młodzi ludzie i jeżeli nie będziemy podążać razem z nimi, to ta nasza terapia jest trochę bezcelowa. Szybkie tempo współczesnego życia, pośpiech i stres sprzyjają dekoncentracji uwagi, a zatem należy liczyć się z tym, że problemy związane z koncentracją będą narastały. W każdej sytuacji, bez względu na to, czy przyczyny trudności leżą w tych warunkach wewnętrznych, niezależnych od dziecka, czy też są pochodną czynników zewnętrznych, trening koncentracji uwagi stanowi ważny element budowania tej umiejętności. Każda lekcja, każda terapia, każde zajęcia rewalidacyjne powinny i mogą stanowić taką sytuację korzystną, w której możemy trenować umiejętność koncentrowania się. Wszystko leży w rękach terapeutów i nauczycieli. Wykorzystajmy ten czas, wykorzystajmy dostępne narzędzia, te tradycyjne, papierowe i te multimedialne, bo tylko w taki sposób możemy wspierać proces edukacyjny każdego dziecka. Dziecka z trudnościami i dziecka, które nie przejawia trudności. To wszystko procentuje na przyszłość. Także zachęcam do tego, żeby komunikować się językiem uczniów, a osiągać cele terapeutyczne, które sobie sami czy same założymy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zachęcam do śledzenia stron wydawnictwa Nowa Era. W naszej zakładce Terapia i Rozwój znajdziecie Państwo aktualne informacje na temat naszych programów, narzędzi, pomocy dydaktycznych, które będą Państwa wspierały w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dziękuję bardzo.